Rondo u zbiegu ulic Sucharskiego, Halera, Barska będzie nosić imię Karla Mangera. Tak zdecydowali w trakcie ostatniej sesji nowosądeccy radni. Co ciekawe jednak, nie byli w tej kwestii jednomyślni. Dość niespodziewanie z poprawką do prezydenckiego projektu uchwały wystąpił radny Józef Hojnor, który choć zapewniał o swoim zaangażowaniu w tę inicjatywę, radny zaproponował, że imię Karla Mangera mógłby nosić nowo wybudowany Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zaproponował jednak inną nazwę dla ronda. Nadać rondu u zbiegu ulic Halera, Sucharskiego, Barska w Nowym Sączu nazwę majora Juliana Zupka, pseudonim Tatar. Rondo u tego zbiegu, ulic już istniejących noszą następujące nazwy. Jedna to generała Józefa Halera, a druga łączona przez rondo to aleje majora Sucharskiego. Nie da się ukryć, że te dwie postacie są bohaterami narodowymi. Stąd też wydaje się logiczne i uzasadnione, że zwornikiem tych alei bohaterów, jak można to śmiało nazwać, mógłby być lokalny bohater, patriota wojny, pan major Zubek. Propozycja wywołała zdziwienie, a nawet zniesmaczenie części rajców. Ja oceniam z całym szacunkiem, ale to zachowanie jako bardzo nieeleganckie. Podobał mi się tutaj projekt pana radnego Józefa Hojnora. Rzadko się z nim zgadzam, ale rzeczywiście jeśli chodzi o Instytut Ekonomiczny, byłoby to wskazane miejsce, aby w taki sposób upamiętnić tą postać. Nie zmienia to jednak faktu, że my jesteśmy w tym momencie przy projekcie uchwały dotyczącym nadania ronda, nazwy jednemu z rond w Nowym Sączu. I tutaj nie dyskutujemy, czy inne miejsce, tylko mamy projekt uchwały, który wpłynął. Ubolewam jeszcze raz, że niepotrzebnie ta dyskusja i nie powinniśmy, szczególnie przy właśnie takich nadaniach, poruszać te kwestie podczas sesji Rady Miasta. W głosowaniu nad przyznaniem imienia rondu nie wziął udziału Grzegorz Fecko. Radny tłumaczył swoją decyzję tym, że osoba patrona powinna łączyć, a nie dzielić. Każdy z nich powinien łączyć nas, radnych, mieszkańców, ideę, które się z tym wiążą. Niestety okazuje się, że w sposób wstydliwy dzielą. Żeby już nie rozciągać i pozbyć tematu emocji, ja ogłaszam, że w tym temacie nie będę głosował, nie skorzystam z tego przywileju, ponieważ wydaje mi się, że sytuacja jest znacząca. Propozycję, aby nadać rondu imię Karla Mangera, poparli natomiast radni Koalicji Nowosądeckiej. Maciej Prostko podkreślał, że zaproponowany przez radnego Hojnora na patrona tego miejsca major Julian Zubek, pseudonim Tatar, również powinien zostać uhonorowany. Skomplikowana jest sytuacja, że niewątpliwie major Julian Zubek, pseudonim Tatar, również jest osobą o wybitnej historii i również zasługuje na to, aby w Nowym Sączu tą osobę upamiętnić. No niemniej jednak myślę, że po prostu jako Rada Miasta powinniśmy znaleźć inne miejsce, w którym uhonorujemy tą postać. Może inne rondo, może ulica, może jakiś skwer. Karl Menger to wybitny ekonomista, twórca austriackiej szkoły ekonomii i zarazem współtwórca tak zwanej rewolucji marginalistycznej. Choć większość swojego życia spędził we Wiedniu, urodził się i dorastał w Nowym Sączu.